Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Trader Life Simulator. Moi drodzy, co się zmieniło od waszej ostatniej pory, kiedy mnie widzieliście? Ano się zmieniło trochę, że zrobiłem sobie mały tutaj porządeczek. Proszę bardzo, już parę półeczek jest tu uzupełnionych. Oczywiście tu moja wieża Eiffla z papieru toaletowego. Proszę bardzo, piękna, cudowna. O, czekajcie, wykupili mi mięso, wykupili. Mi się mięso zaraz zepsuje. I co będzie? Będzie problem, trzeba do lodówki upchać. Kurde, tylko jak zwykle. Tu też, tylko potrzebuję drabiny. Dobra, czyli tak, wejdziemy na... Właśnie, tu jest trochę lipa z tą drabiną. Przerzucimy tu jeden. Tu przerzucimy drugi. Czyli tak, tu będę mógł dwa. Dobra, drabinę. O. Okej, dobra, mogę drabinę odstawić. I my tu jeszcze dorzucimy. Rzucimy trochę. Uzupełniłem lodóweczki, rachunki płacę regularnie. Więc nie jest źle. O. Proszę bardzo, tu są chipsy. Co tu jeszcze mogę dorzucić? Tu mogę pizzę, ale nie mam jak zwykle. Aj, drabiny nie mam. Kurde. To nic, to zrobimy inaczej. Odstawimy to, zdajemy karton na razie. Łatwiej jest, że tak powiem, wchodzić, moi drodzy, po kartonach niż, kurde, po tej drabinie. Tutaj dołożymy jeszcze do tych półek sobie. Jedna by gdzieś wlazła. Na pewno by wlazła, bo te dziady kupują tak jakoś dziwnie, że normalnie głowa mała. Gdzie by tu? O, tu no, widzicie, trochę tu, trochę tu, trochę tu, trochę tu. Zamiast po kolei ładnie sobie brać to. Dobra. Będzie tu. O kurde. A tu, tu jeszcze dorzucimy jeden kartonik. Jeszcze jeden na górze mógłbym dorzucić. Więc wejdźmy. Jeszcze jeden. O. No i dobra. I to by było chyba na tyle. Ta pizza mi tu tak zasłania moje kiełbaski magiczne. To ją tu schowamy. O. Nie wiem, ile tam tych pizz zostało, ale dobra, to ten karton może, ale chyba coś tu dużo zostało. To nie tak miało wyglądać, ale dobra. Trochę zrobimy, poprzekładamy. O, i oki. No i dobra, moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Przemeblowałem trochę, postawiłem sobie tutaj tą lodówkę na ciasta, więc może dzisiaj też kupimy ciasta jakieś, bo ona wcześniej stała pod ścianą odwrotnie, ale co się okazało, że nie mogę sadzić ciasta jak ona przy ścianie, więc trzeba z tej strony wkładać ciasta, więc tu sobie to przestawiłem. Postawiłem sobie lodóweczkę na mleko, proszę bardzo, tu mamy lodóweczkę na mleko. O, tutaj mamy trochę jeszcze owoców, ale niewiele. Tutaj mam piękną lodóweczkę, prawie że zapełnioną. Trzeba będzie oczywiście dotowarować się trochę. Tutaj mamy jakieś płyny, proszki, jakieś inne pierdoły. Tutaj mamy wybielacze, małe, duże, pampersy, WC kaczki, jakieś szampony, mydełka. Szampony, mydełka. Pastę do zębów, tutaj mamy odświeżacze, tak? To odświeżacze, no co to jest? To są do mycia szyb. A to? A to jest Polar Beer Eye Clean. Nowa formuła. To są dobre, jakieś spryskiwacze, nie wiadomo co. Tutaj mamy jakieś przekąski.
Tu mamy co? Tu mamy bułki, też przestawiłem sobie, więc mniej więcej tak wygląda. Tutaj miały być warzywa i będą tutaj warzywa. Warzywa i owoce. A tu jest mój skuter, który z niewiadomych poziomów stanął dęba. Nie ma bakłażana, dobra, bakłażana nie ma. Puszek żadnych już nie ma, wykupili mi dziady wszystko. Więc zajęłem się towarowaniem sklepu, moi drodzy. Kupiłem wszystkiego po 6 kartonów. Tak to mniej więcej wygląda, ale tak jak jest. A! I co ciekawego, proszę bardzo, mamy dwóch różnych, najmniej na tą chwilę różnych, bo tak to czasami się pojawia, że są dwóch takich samych, nie? Zatrudniłem drugiego sprzedawcy, dzięki temu, moi drodzy, obrót w sklepie wzrósł dwukrotnie. Dobra. Co jeszcze zrobiłem? Zepsułem samochód. Samochód stoi zepsuty, trzeba go będzie naprawić, nie wiem po co, ale dobra. Tylko tak, najpierw jeszcze musimy tak, tu iść do banku. Zrobimy transfera do banku, dobra, niech będzie 500. Portfela do konta, później z konta na kartę. Musimy dać 200 na przykład, żeby mieć na prąd. Ok, 600. To będzie 150 stopni, dobra, jeszcze dałbym 300. Niech będzie, tu mam 3 dni. Dobra, czyli mniej więcej tu mamy ogarnięte, tak to wygląda. Kasy mam 21 259. Tak jak już mówiłem, skuter stanął dęba. I dobra, w sumie niech sobie stoi. A my dzisiaj się zajmiemy czymś innym, moi drodzy. Pojedziemy mianowicie gdzieś my pojedziemy. Coś se zakupimy, albo i se nie zakupimy. Aha, tędy przejazdu nie ma, zapomniałem. Ale dobra, bo tu roboty drogowe, oni dopiero będą robić. Tędy mogę sobie pojechać. Moje auto jest zepsute. A mogę telefon wyciągnąć podczas jazdy? Nie mogę. Dobra, przejedziemy koło posterunku policji. A jeszcze bym... Może tu aptekę zaczepił? Albo dobra, co się tam... Będę się tu... Tu dziki jakieś stoją. Dobra, olać ich. Jedziemy, moi drodzy. Zobaczymy. Co zobaczymy? Zobaczymy tradera. Zobaczymy, na czym polega nasza wymiana. Co oni nam tam będą dawać? Bo trader był, z tego co pamiętam, 7000. A... A i źle pojechałem jeszcze w dodatku. Ale na szczęście nic nie jedzie. Spoko. Damy radę. Z tego co pamiętam, trader kosztował mnie chyba 7 tysięcy, a eksport kosztował 30 tysięcy. No na eksport jeszcze trochę brakuje. Na eksport trochę brakuje, ale możemy pojechać do tradera. Trader był chyba tu. Chyba tak, obok sklepu z autami. Ewentualnie moglibyśmy pick-upa sobie zamówić, nie? Wiesz, byśmy mieli wszystkie pojazdy po kolei. Ale dobra, na razie pick-upa na razie sobie zostawimy. Zobaczmy, co nam dają tu jako trader company. Co oni nam tu chcą? Dobra, może tak stać, a co tam? Nie? Może. Ale światło zgaś, bo będzie akumulator zużywał. Dobra, i teraz nadejszła wykopomna chwila, moi drodzy. Wiaderko do lodu sprzedane. Czekaj, gdzie tu? Tu jest mieciu. Mogę wejść? Wejść nie mogę. Mogę wejść do miecia. Za 7 tysięcy. Kupimy? Zobaczymy? Nadejszła wykopomna chwila. Ty, a co on ma takiego krzywego palca? Patrzcie. Ale jazda. Czajcie bazę? Co jemu się tu stało? Co go tak wykręcało? Ale komedia. Dobra, nieważne. Kupiliśmy Trading Company. I co my teraz możemy z tym zrobić? Coś możemy z tym zrobić? Gdzieś podejść?
Co nam to dało? Bo nie bardzo wiem. Co nam to dało? Czy to działa w ogóle? Chyba nie działa. No na mapie jesteśmy, ale jak to działa? Bo nie działa. Możemy coś wymieniać? Dobre pytanie, nie? Wszystkie okienka są... Chyba, że tam przez tego, przez komputera może będziemy mogli coś zrobić, co? No nie, okienka są zamknięte. No dobra, tu coś wykupiłem. Czyżby co, tu będziemy mogli sklep jeszcze otworzyć? No chyba nie, co? Z grom go wie. Trading. Można byłoby to sprawdzić. Czy to tak zadziała. Tak zrobimy, zakupimy coś. Tam był sklep z tym. Z samochodami to nas nie interesuje. Co to, jakieś kaczki, gęsi? Kurde, 7 tysięcy poszło się rypać i co? Ja nie mam dostępu do niczego. Coś tu jest nie halo. Nic, spróbujemy to. Zaraz może zobaczymy, co on... To tak faktycznie działa, czy nie? To po prostu jest, aby... Lucky fart. Dobra. Od drzwi. Staniemy, dokupimy parę rzeczy. Parę rzeczy. Na pewno nie mamy oleju. Na pewno nie mamy puszek. Chemii na razie zostawiam. Ciastka. Na pewno nie mamy oleju. Dobra, jeden olej sobie kupimy. Dobra, w sumie duży też może być. Co jeszcze? Nie mamy jajka. Gdzieś tam kilka sztuk było. Żarcie dla psów. Sos. Krzyczeli, że sosu nie mają. Dobra. Ale dobra. Sos sosem, ale chyba trzeba puszki zakupić. Na razie po jednej. To ja kupiłem oliwki. To groszek. Dobra, czyli to mamy. I oni to nerkowca jedzą bardzo dużo. To nerkowca od razu sobie rzucimy te trzy sztuki. Niech sobie to będzie, nie? Teraz tak, kupywać kawy, ciastka, żarcie dla psów, makarony, cukry. Można byłoby, nie? Ciasto, o właśnie, może zakupimy sobie ciasto moje. 590 za ciasto, dobra. Jedno ciasto. Dobra, daj mi dwa ciasta, o właśnie. Dobra, dwa ciasta, tu raczej nic nie kupujemy, bo to wszystko mamy z tej lodówki. Ciasta mamy, bułki mamy, owoców i warzyw trochę mało. Teraz pytanie, co z tym fantem zrobić? Mycie ręczne, mydło, nie mycie ręczne. Ciastka, nie ciastka kupywać. Kole, nie kole. Kurde, bym to kupił, nie? Ale zanim mi to zejdzie, zanim... Dobra, dawaj. Nie ma co się szczypać. Na razie trzeba tu zakupić wszystko. Pakować. Pasty nie. Ciastka. Dobra, dawaj. Ciastka drugie, dawaj. Ciastka trzecie, dawaj. Ciastka czwarte, dawaj. Piąte, dawaj. Chipsy, dawaj. Te chipsy. Te są tanie, to też można. No i dobra, i teraz trzeba zapakować to do wozu. Na razie po jednym kartonie, później będę sobie dokładał wszystkiego po trochu, ale na razie starczy nam to. I można, wiecie co można? Co ciekawego, można dokoptować naprawdę wysoko tą ciężarówkę. Zaraz wam nawet pokażę, jak to zrobić, jeżeli kogoś to interesuje.
Teorii możemy dać tylko na trzy kartony do góry, nie? Ale to tylko w teorii. Ciasta zostają tu, dobra. Bo w praktyce możemy zrobić na 4 bądź nawet na 5. I mnie się to udało. To była taka dziwna sytuacja. Przez przypadek to odkryłem. Myślę sobie, kurde. Zróbmy tak. Najpierw dajmy na 3. Dajmy na 3 do góry. Trochę tam będzie wystawało z jednej, z drugiej, z trzeciej strony. Ale to nie stoi na przeszkodzie. I patrzcie, wchodząc na karton, możemy dać party do góry. A? Jaka sztuczka magiczka? Można? Można. Nawet chyba na 5 też było można. Ale mnie bardzo interesuje, co daje ten trading company. Czy oni... Co tam można zrobić? Dobra, i teraz patrzcie, pyk. Pyk, jest czwarty. Dlatego jak postawimy tu, jesteśmy jeszcze piętro wyżej. I w teorii możemy... Możemy? Było, że mogliśmy. Ktoś mnie oszukali jakoś. Też było można, żeby stawało na ten. Było można, na pewno było można. Postawić na dach nawet. Teraz najpierw zbudować schody, nie? Hop, hop. Aj, tylko żeby nie przeskoczyć, to jest właśnie to. Jeszcze za nisko, okej. Okay. No to nic, zbudujemy większe schody. To by nie było. Dobra. A, kola chyba tania była, to co? Butelki z kolą weźmiemy trochę. Wiem, że można było na 100% można było postawić na dach. O. Widzieliście? Tylko trzeba odpowiednio. Ciekawe, czy to by spadło, czy nie? Jazda, ty. Oczywiście. Ja wejść nie mogę na dach. Ale dobra. Ale nie, bo później jak ja to zdejmę. A nie, Mieciu, ty. Nie wygłupiaj się. Dobra, stop. Ale jazda będzie. Nie, dobra, wiecie co? Nie, teraz ja już zgłupiałem. Stawię się na dach, a później będę... Co będę później? Później jak ja to ściągnę? Właśnie, jak ja to ściągnę? Oj! Głupio do reszty. No i co? Tego mogę, a tamtego już nie mogę? Olu, oj, już tu mam problem. Można te schodki zrobić super fajnie. No bez przesady. Można łazić po dachu. Ja mam pomysła. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, czy głupi pomysł, nie? Jakbym jeszcze zapakował se tutaj na ten, co? Sięgnę stąd. To ten jeden. Dobra, z tym jednym kartonem pojedziemy tak. Później sobie najwyżej coś przekombinujemy, nie? Czy z dwoma? Jak myślicie? Albo z trzema nawet, nie?
Ale tam się da, uda się nam wziąć. Więcej nie? Oj. Dobra, przekombinowane, nie będziemy kombinować. Trzy kartony na dachu w zupełności nam wystarczą. To trochę tam poukładajmy, trochę niech to trochę będzie, ale w każdym razie już macie teraz namacalny dowód, że się da. Co jeszcze miałem kupić? A, chipsy, dobra. Kupmy ze dwie paczki chipsów. I to wystawimy na sam koniec. O. To sobie wystawimy na sam koniec. Dobra, ciasta idą tam. Ja chcę zobaczyć, czy... Dobra. Eja, jak to wygląda? Trochę tu wystaje. A nic, nasza ciężarówka jest z gumy, mamy trzy kartony na dachu. Nawet nie jest źle, nie? Widać tu? Widać. Pamiętajcie tylko, żeby przez jakiś niski tunel nie przejeżdżać. Dobra, mamy 23 godzinę, ciemno, jak nie powiem gdzie. Pojedźmy jeszcze raz do tego tradingu. Tak z ciekawości tylko. Czy to zadziała, tak jak ja bym myślę. Bo może to jest tak, że jeżeli my mamy tej trading, to może jest tak, że to jest jako drugi sklep, moi drodzy. Mogłoby tak być. Chyba, że jest jakaś opcja w komputerze w sklepie, to zaraz sprawdzimy tą drugą opcję w takim razie, ale najpierw... Najpierw otworzymy to i teraz tak, wyrzućmy as na środek. Chipsy R, pamiętajcie, żeby chipsów R nie wyrzucać, w sklepie nie rozkładać, dobra. Kurde, to nie miało być chipsy R. To są chipsy R, a to są frytki. Ja, dobra, dawaj frytki, zobaczymy, ale frytki tam były. Czyli to nie są frytki, to są chipsy, a nie frytki. Oszukali mnie. To zwykłe frytki, według ich. No dobra, dobra, olać to, zobaczymy. Nie. Daj, dobra, 2T. Tego nie będziemy wykładać, moi drodzy, w sklepie. Zobaczymy, co to się wydarzy. Ale resztę sobie położymy. Padły kartony? Dwa są, to trzy. Dobra. Graj buty. Zobaczymy, może faktycznie, jak będą kupywać od nas frytki i chipsy R, to znaczy, że to jest drugi sklep, moi drodzy, czyli możemy się rozbudować. Jak my się tu rozbudujemy, to jeszcze... Co jeszcze? Jeszcze będzie ten... Jeszcze eksport, ja to tak nazywam, tak? Jeszcze w eksporcie może coś tam się wydarzy. Czyli kolejny może budynek będzie. No ale no nic, no zobaczymy. Na razie nie ma co, bo już... Szczerze powiedziawszy, już powiem wam, że na przykład ta gra... Co to było? Ta gra już powoli zaczyna robić się nudna, bo wchodzisz, rozkładasz, wychodzisz, kupujesz, rozkładasz, wchodzisz, wychodzisz i tak kółko, panie pierdółko, nie? Więc... Co tam za światełko do nieba? Co tu? Chłopie, zgaś to światło. Ja, rano nie odpalisz auta. Jak nic, masz zapalone światło albo cegłówkę na hamulcu.
Ale dobra, nieważne. Rób se co chcesz, nie interesuje nas to. Co my mamy? Ciasto. O, idziemy, moi drodzy, od razu do ciasta. Tylko tak, zbierzmy najpierw gotówkę 1300, właśnie. Zobaczmy, czy możemy coś w komputerze jeszcze wydziałać. No nic nie mogę zrobić, nie ma czegoś. Nie ma. Czy my mamy chipsy jakieś ogólnie i frytki rozłożone? Nie mamy. No to trzeba będzie teraz patrzeć, czy to się da. No i teraz wyłóżmy sobie, moi drodzy, ciasto. Piękne, ładne, czekoladowe ciasto. Białe, różowe, jakie chcecie. O, pięknie. Dobra, jeszcze jedna ta była, nie? Ciastem. Chipsy R. Dobra, chipsy R, żeby pamiętać, żeby ich nie rozkładać, to je wyrzucimy tu. Też mamy chipsy R, tego też nie wykładamy. Mamy kolę, tu mamy ciastko pszeniczne. Ja tylko jedno ciasto kupiłem, czy dwa? Nie, dwa, no właśnie. Mamy drugie, pyk, 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 pyk. Elegancko. Będziemy układać od czasu do czasu różne rzeczy. Właśnie, i to jest dobry pomysł, żeby ustawiać sobie kartony na półce, nie? Bo chociażby mam taki karton gdzieś? Nie mam. Mam, tu, po mleku. O, tu jest duże mleko i teraz nie muszę tam... Tylko, no kurde, barany, jak zwykle, zobaczcie, z samego końca. Nie weźmę z początku, tylko z samego końca, dziad jeden, no. O, i teraz z góry sobie na przykład, o, pyk, mleczko, które powinno stać w lodówce. Dobra, ale my się teraz mleczkiem nie będziemy zajmować, bo mamy ważne rzeczy, takie jak ciasto, moi drodzy. Ciasto jest ważne teraz, w tym momencie jest ciasto ważne nam. To wygląda smakowicie. O, dwa kartony się mieszczą elegancko. Wyjdźmy na zewnątrz, zobaczmy, jak to wygląda z zewnątrz. A z latarką? No i teraz każdy, kto będzie tędy przechodził, mówi: o kurczaki, ciasto, musimy zajść do tego supermarketa, żeby zjeść sobie ciasto. No ale dobra, mamy czwartą godzinę. Teraz będę głodny. Ten tu stoi dalej wryty. Niech se stoi. Co my mamy? Kolę. Kolę gdzieś tu wyrzucimy. Co my mamy? Ciastko pszeniczne. Może nie. Jogurt. Może nie. Kola. Bo oni krzyczeli o kolę. Jedzenie dla zwierząt. O, żarcie dla zwierząt damy tu. O, tu damy. Psie żarcie. Zawsze kawa stała, ale dobra, od dzisiaj będzie stało psie żarcie. Dwa wejdą. O. Pyk. Dla wszystkich sympatyków zwierząt, żeby wiedzieli, że u nas można kupić psie żarcie, tak? Będzie szedł z pieskiem na spacer, o! Pyk, będzie sobie szedł tutaj fajnie z parku, idzie sobie z pieskiem na spacer, pyk, 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 patrzy, o, supermarket, o,
O, ciasto! No to idziemy z pieskiem, pyk, 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 pyk. Sobie dalej idziemy, mówię, wejdziemy do supermarketa. Pyk, 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 pyk. O, napoje, kawa. Ale nic, my chcemy ciasto. O, czekaj piesku, kupię tobie żarcie. Taki chytry plan, nie? Przewidziane wszystko mamy. Słodka kukurydza, dobra, kurde, kukurydzę bierzemy. Kukurydzę i wyciągamy, bo oni jedzą mi tu kukurydzę. Kukurydzę sobie dzisiaj rozstawimy tu na samym przodku. O, i niech se tu tako, 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 niech se tutaj stoi. Tu były, nie wiem czy pamiętacie, ale były puszki, znaczy puszki, były półki na puszki, ale one się jakoś tak niespecjalnie mnie sprawdziły. Jakoś. Pyk, pyk, elegancko, jakoś tak niekoniecznie. Płatki kukurydziane, dobra, na razie na ulicę. Ciastko truskawkowe na razie na ulicę. Herbata na razie na ulicę. Znowu ciastko. Też na ulicę. Groch, 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 groch. Dobra, jak jest kukurydza, to i niech będzie groch, nie? Proszę bardzo. O. Dino chciał popatrzeć, jak wykładam towar. Proszę bardzo, Dino. Specjalnie dla ciebie możesz zobaczyć, jak się układa na przykład groch w sklepie. O, pyk, tak się układa. Dobra, co my mamy dalej? Nie ma oliwki, no kurde, a były oliwki. Kawa, kawa, bakłażan. Kurde, źle stanąłem trochę. Oliwki, proszę bardzo. Krzyczy, że nie masz oliwek? I już, chłopie, tobie daję oliwki. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Chcesz oliwek? Masz oliwki. O, pyk. Babeczka sprzedana. Proszę bardzo. Babeczka z lodóweczki. Słodka kukurydza sprzedana. Proszę bardzo. Coś tu nierówno mnie to wyszło. Bo nie chce się coś postawić tam dalej. Newspaper, gazeta. Dobrze. Kupujcie gazety, kupujcie. Frytki. Frytki sprzedane za 27. Ale my tu nie mamy, czyli tam są kupione frytki. Testujemy to. Testujemy to, bo... Co my tu mamy teraz? Bakłażana, dobra. Bakłażan będzie z tej strony. O. Na jedną półkę. Po 5 puszek w rządku. Będzie idealnie. Frytki tylko tam wyrzuciłem, nie? Rozpylacz jest tu. I na to wychodzi, że jednak tamto jest, moi drodzy, drugi sklep. No właśnie, dziadu jeden. Co my tu mamy? Frytki. Właśnie, frytki nie. Frytki odkładamy. Dżem. Dżem przyda. Fasolki też, o, fasolki idą też teraz. Czekolada może później. Tuńczyk, tuńczyk też idzie teraz. Orzechy nerkowca też idą zaraz. Sos, olej spożywczy. Orzechy nerkowca, dobra. Koncentrat pomidorowy, tak jest. O, koncentrat pomidorowy pójdzie z... kukurydzą, żółty z czerwonym, tak będzie ładnie kontrastował, nie? Czekoladowe mleko sprzedane, dobrze. Nie ma ciastko. Kurde, jest ciastko. To nierozpakowane, ja nie mogę. Dobrze jak z dziećmi. O. Jest koncentrat, elegancio, miękczacz. Dobra, co to było? Tuńczyk.
Zjadamy tuńczyka. A jeszcze było co? Groch? Dżem z tuńczykiem. Tam chyba byśmy go dali. Mamy orzechy. Orzechy zaraz. Tu fasolki, właśnie. Chcieliśmy dać fasolki. Ogórek sprzedany. Proszę bardzo, fasolka po brytońsku, jeżeli kogoś interesuje, w sklepie u mnie też jest. Zapraszam. Własnoręcznie gotowana, własnoręcznie przyprawiana. Wszystko pięknie, ładnie, cudownie. Wiaderko sprzedane do lodów. Nie mam wiaderka do lodów, mam lody, a nie wiaderko do lodów. Dobra. Czyli tak, to tuńczyka damy tu w takim razie. O. To można do góry, ze 3 będzie dobrze, nie? Tuńczyk jest mały. Chociaż jeszcze można dopchać do góry. Nawet bym 4 powiedział, się nic nie stanie, nie? Tak jest. Tuńczyk zdrowy, proszę jeść. Upływać śmiało. Dobra, co my tu jeszcze tam mamy? W zanadrzu. Bo nie pan co? Olej spożywczy. O, oni oleju chcieli, właśnie. Olej spożywczy, oni chcieli olej. Macie olej. Daj zamknę drzwi, bo przeciągi. Pyk, proszę, olej. Mówimy tak, zielony będzie z jednej strony, a czerwony będzie z drugiej strony. O, jedzenie dla zwierząt sprzedane, proszę bardzo. Widzieliście? Jak ładnie? Dobra. Mieciu. Zostawiamy. U oleja. Tu jeden jest warzywny, a drugi niewarzywny. A? Ale co by nie było, wszystko jest eko. Pamiętajcie, że wszystko jest eko. O, gazetę ktoś kupił elegancko. Co my mamy? Sos. Sos też się przyda. Olej spożywczy duży też się przyda. Co to było? Orzechy nerkowca. Orzechy nerkowca. Gdzie by wam tu rzucić tych orzechów trochę? Co my tu mamy? Tu też mamy orzechy nerkowca. Ja bym na samą górę tych wrzucił, tych orzechów, nie? Tak jest. O, trzeba. Nie ma ciastko truskawkowe. Co za dziady. O, teraz ładnie na górnych półkach się ładnie będzie układało, moi drodzy. Bez potrzeby korzystania z drabiny na przykład. Drabina jest niepotrzebna. Łatwo i przyjemnie używa się kartonu. O, o, burczy w brzuchu. Niedobrze. Niedobrze, jak burczy w brzuchu, to już niedobrze. Nie ma ciastka. No jak nie ma, jaki jestem, ja nie mówię. To wybredne klienty. Ja się skarży, że nie ma ciastka. Ty kupuj to, co jest, a nie to, czego nie ma. To, że nie ma, to ja wiem, widzę. To się skarży, że nie ma. Zobacz, są orzechy nerkowca. Nie chcesz? Zdrowe, świeże. I tego trzeba wstawić na skoka, moi drodzy. Widzieliście? Pyk. Tak to się robi. Dobra, jestem głodny. To trzeba byłoby coś zjeść. O, bierz kawę, tak, tak. A to pewnie on chciał to ciastko do tego. Do kawy. Dobra, damy mu ciastko zaraz. Ale za moment. Znajdziemy mu ciastko. Jakie mu ciastko znajdziemy? Albo nie. Sos. Olej duży. Olej spożywczy. Pyk. Teraz tak. Czerwone. Olej spożywczy. O, zielony tu.
sól będzie przeszkadzać, to ją na razie wyrzućmy. O, my sobie tak, tu damy oleja. Proszę bardzo, i sklep już zaczyna wyglądać jak sklep, nie? Towar jest. O, proszę bardzo, towar jest. Niewielki, ale jest. Sos. To tu obok tuńczyka damy sos, czy na dół damy sos? Ja nie pamiętam, co my tam mamy jeszcze. Tu na pewno będą jeszcze jakieś dżemy. Dobra. Dajmy sos na dół. Niech będzie. Przedany sos. No kurde, pierwszego nie mogłeś w baranie wziąć, tylko ten drugi. Ja nie mogę, normalnie czasami to wiecie co, to mnie nerw puszcza i to bardzo mocno, nie? Z nimi. No dobra, my mieliśmy jeszcze, wiecie co zrobić? Mieliśmy jeszcze... To muszę zrobić teraz jeszcze schody do nieba. Żeby wejść i zdjąć te ciężarówki, nie? Hop. O! Kola. O! To my wzięliśmy? Jajka. Jajka były tu. Na górze były jajka. Dobra, tu mamy chipsy R. Chipsy R to na razie nie. Kole. Oni krzyczeli ostatnio, że coli nie mają. To im dam coli, macie. Starczyć na pierwszy rzut, nie? Mała. Na górze pomarańczowe, dietetyczne i nie tylko. Orzechy nerkowca sprzedane, dobrze. Nierówno w tych jest kartonach, bo są trochę takie, trochę takie. Mogliby porobić, kurde. Musisz iść do łazienki. No nie mogę. Ale chyba będę musiał. Ej, ale mi burczy w brzuchu, to nie od głodu. Jak to jest? Coś tu mnie oszukają. Oliwki sprzedane, dobrze. Dobra, chodźmy do tej łazienki, bo nie będę dał rady biegać. A jak to mówią, czas to pieniądz. A więc trzeba biegać uno raz. Dobra, od razu się wykąpiemy. O, pyk. Dobra, co my tu mamy? Tu już chyba nic nie mamy. Tam z przodu jeden karton został, dwa. Dżem został, dżem biorę, tak. Dżem tu powiesimy. I orzechy nerkowca jeszcze jedne. Już nie wrzucę za dużo. Może zrobimy na razie je tu. O! Niech se tam będzie. Co my mamy? Tu mamy dżem. Dżem koło masła, nie? O. No dobra, tak też może być. Kurde, płać rachunki, ja, dobrze, że ten. O, a teraz dwóch kolesi. Dawać. Ty, a właśnie, tu jeszcze jest ten. Ale nie, to tylko jest ten jabber, dostawa jabber i nic więcej. To mnie tu coś nie leży, to nie tak, coś mnie tu oszukali. Ale nic, dokończymy wykładanie tego towaru.
Pojedziemy jeszcze tam na... jogurt. O. Jogurt damy tu se na półkę. Z jednej strony jogurt, z drugiej jajka. Ale bym powiedział, że to chyba tak w miarę logicznie by było ułożone, co? Nie. Jajcuny. Bierze jajcuny, o, nawet świąteczne jajcuny, o, widzicie? Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I tu trzeba na skoczka ustawić jajka. Bo nie da się, to możemy tak normalnie. Będzie? Będzie. Jajka sobie, jogurty, oleje. Dobra, co nam tu zostało? Czekolada nam została. Jak wygląda czekolada? Czekolada wygląda tak. No dobra, to byśmy dali tą czekoladę. A co? Albo tam bliżej tego, nie? Jedno, dwa. Teraz będą mnie tu łazić, kurde. Ciastko pszeniczne. Jak wygląda ciastko pszeniczne? Niebieskie. Dobra, to zrobimy tak. O, pyk. Tu se zabudujemy szybkę. Ciastkiem pszenicznym, żeby wiedzieli. Będą już przechodzić. Będą przechodzić, to mówią, o, są ciastka. To wejdziemy, kupimy. Są torty, wejdziemy, kupimy. Okej. Dobra, to czekoladę na razie stąd wyrzucimy, bo tu pewnie pójdzie drugi rodzaj ciastka. Herbata. Albo herbata pójdzie. Jak są ciastka, to i musi być herbata, nie? Czyli co, zrobimy sobie herbatkę. Zagryziemy ciasteczkiem. O. Nie? To jest bardzo dobry pomysł. Takie ciasteczko pszeniczne do świeżej herbatki. Pyszotka. O. Pyk. Pięknie. Cudownie. Co my tu jeszcze mamy? Kawę. Dobra. Dawaj tu kawę jeszcze postawimy. Oni lubią kawę. Kurde, żeś teraz musiał wleźć mi tu. Jak ja towar rozkładam, żebyś miał co kupywać. Dobra. Kawa i zostało nam ciastko truskawkowe. To będzie te niebieskie takie. Tak jest. O, to te niebieskie same ciastko zrobimy tu pod ścianą. O. I żeby tu nam nie przeszkadzało nikomu. A ładnie wyglądało. Trzeba wykorzystywać każde miejsce, prawda? Jeszcze wyżej się da, tylko że trzeba iść po drabinę, ewentualnie stanąć na karton, którego nie posiadam, więc zrobimy tak. Co jeszcze my kupiliśmy, moje? Ciastko. Ciastko czerwone. To by na pewno było te czerwone. To jest za duże. Gdzie by im tu dać te ciastka? A co to jest? To jest czekolada. O, dobra. Czekoladę dajmy im tu. Niech mają. Znowu mi w las. Żarcie dla psów damy też wyżej. Hop. O. Pyk, 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 pyk.
Tu nam zostanie, co nam zostanie? Płatki kukurydziane. Gdzie byśmy dali płatki kukurydziane? Coś mi się wydaje, że ja coś tu za mało tego kupiłem. No ale dobra. Dajmy płatki może na dole. Weno się nastąp. Pierdykam normalnie. O, może tu damy płatki. Mieszczą się? Nie będą wystawać? Może nie będą. Pyk, 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 elegancko. No i dobra, i zostało nam ciastko. Dobra, to sobie ciastko zrobimy tu. Żeby mieli. Noc mamy. Mamy noc, dobrze. Niech będzie se noc. Cały dzień zleciał, zobaczcie. Parę kartoników, dosłownie parę kartoników. Ile to czasu zajmuje? 51 minut w tym momencie. No i teraz zobaczmy, jakie mamy utarg dzienny, moi drodzy. Dzienny utarg 1884. Nie jest źle. Nie jest źle. Mam nadzieję, że nikt nam tych kartonów nie zajuma. Ale co by nie było, ja siadam do auta. Jedziemy, moi drodzy, po kolejne zakupy. Ale, żeby to miało ręce i nogi, jedziemy najpierw do Trading Company. Zobaczymy, czy tam się coś sprzedało. Powinno być gdzieś. Mogłem zobaczyć w komputerze. W komputerze jest wyciąg, co się sprzedało, nie? No, bo... no właśnie. Ale dobra. Gapowe się płaci. W każdym bądź razie tam był wyciągnięty, co był. Tu? Nie tu. Tu. Było 10 frytków ciągniętych. Zaraz zobaczymy, czy coś z tych frytków zniknęło. Czy nie. Brr. Siatka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dupa, nic nie zniknęło, czyli musiały być gdzieś frytki jeszcze tam. CR też nie zniknęły. Nie bardzo wiem, o co tu chodzi. Do tego pana nie mogę nic zrobić. Do komputera nic nie mogę zrobić. Tu nic nie mogę zrobić. O, tam blue screen nie wywalił, ale jaja. Patrzcie, jak pięknie. Nie? No to se popracowali, to może dlatego ja nie mogę sprzedawać. A tu? Też im blue screen wywalił? Też im blue screen wywalił. Ale jazda, co? No grubo, no w każdym razie, co by nie było, no... Coś nie działa. Z niewiadomych powodów coś nie działa. Dobra, to niech sobie tutaj leży na ciężkie czasy. W takim razie. A my musimy jakoś tam wyjechać stąd. W terkach nic nie widać. Tu nic nie widać. Nie wiem, czy jadę dobrze, czy źle. O, po krzokach na pewno. No dobra, moi drodzy, Trading Company nie działa. Z niewiadomych powodów. Szukali mnie na 7000, a te drugie będzie kosztowało 30000, więc to też trzeba będzie... Ty, tylko ja się zastanawiam teraz tak, czemu mam 497? Miałem równo tam, nie? W banku.
Czegoś nie zauważyłem. Ja w banku równo przelewałem, nie? No równo, 600 tego przelewałem. Wtedy mi zostało 600, nie? O, no to teraz wam powiem, że teraz mam zagadkę. Będę musiał to rozkminić, o co tu chodziło. No nic, się zobaczy. Dobra, moi drodzy, ja idę robić dalej zakupy. Tu już teoretycznie wszystko kupiłem, więc będę musiał dokupić jeszcze, porozkładać to, dołożyć. No i przede wszystkim warzyw muszę podokupywać. Bo warzyw nie ma. Najmniej po dwa. To są jabłka, no. No i nic, i zajechać do sklepu i to zakupić, znaczy zakupić. Zakupy rozłożyć. O, to chciałem powiedzieć. To są jabłka, co mamy? Jabłka, banany mamy, ogórków nie mamy. Ogórków nie mamy i arbuzów nie mamy. O, i to trzeba będzie zawieźć. No i oczywiście co, resztę też dokupić, no bo to... Aby się nie szczypać. Po dwa przynajmniej. Najmniej po dwa. Też ja bym może po trzy pojechał. Może i tak zrobimy, będziemy jechać po trzy. Tak jest, wydamy kolejne pieniędzory. Soli dużo ludzie nie kupują, ale niech będzie, nie będę się już tym martwił. Zrobimy, jak już robimy zakupy, to już zróbmy takie konkretne, żeby to rozpakować, ułożyć cały sklep. Tu był sól makaronów. Makaronów to by nawet dał więcej. One są małe, ładnie się układa. Dobra, makaronów damy 4. No i co, jedziemy znowu z koksem po kolei, moi drodzy, wszystko. Ale już ja nie będę was zanudzał dalszym układaniem. Ja sobie tu pokupuję, poukładam, żeby było. Zrobię duże zakupy na zaś. Pata jest, dobra, to nie. Miało być po trzy, nie? O, proszę bardzo, pasty jeszcze nie kupuję, bo jeszcze nie. Coli. Umie. Autosave, trzecia rano. Jajka też jeszcze sobie kupię. Niech będą. Teraz moje ciężko zarobione pieniądze pójdą. Ciekawe, na ile razy będę musiał jeździć. Ryż. No i dobra, teraz co, dżemy. Dobra, ja jeszcze mam pomysł, poczekajmy do 9 rano. Poczekajmy do 9 rano. Co ja tu kupiłem w ogóle? Fasolki, fasolki, fasolki. Dżem, 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 dobra. Dżem, 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 dżem. Ja zaraz się tu zagubię z tym wszystkim. Czwarta, do 9 poczekamy. A co już, jak się do towaru wyjwać, to już na grubo, nie? Oj kurde, dwa razy chyba to samo kupiłem, nie? Oliwki, groch, no. Dobra, będziemy grochu mieli więcej. A co, o jedną skrzynkę.
O, jak szaleć, to szaleć, nie? 10 tysięcy nam zostało. Dobra, chemii na razie nie kupuję. Chipsy R. A tam jeszcze... O kurde, ale tam jeszcze dwa mam ten, nie? Która jest piąta? Ale leci kasiura, co? Tu waro, a tu waro. Tylko teraz tak, zaraz ja się obstawię i nie wyjdę stąd, ale będę jaja. Ping. Tylko kasa brzdęka i brzdęka i brzdęka. Dobra. Uhuhu, na bogato. Lodówek nic nie dokupuję, bo mi się nie chce. Ale mogę tu dokupić ewentualnie przekąski jeszcze. 3. A, już jak jechać też. To już na grubo, nie? Teraz to nam zostanie jeszcze jabłko i ogórki. Dawaj ogórki. Dawaj jabłuszka. O. I o. Dobry goguś ze mnie? Patrzcie ile towaru. Jak ja to teraz zabiorę wszystko? Co nie? Bliżej się zapakujemy, ale ja bym chciał jeszcze... Ja wiem, że tak dzisiaj przeciągam, moi drodzy, z wami. Mam nadzieję, że nie macie za złe. Ale tak widocznie musi być. Tak musi być i już, o! Poczekaj do 9, żeby zobaczyć te rozliczenia. Mało tego, żeby to było miało ręce i nogi, to my zrobimy 97. Przelejemy do portfela, żeby było równo. 400 na 450. O! Teraz będzie równo. Teraz będzie dobrze. Zobaczymy, co to się stanie o 9, jakie te rozliczenia, co nam tu... Burger sprzedany, proszę bardzo. Płotka kukurydza sprzedana, proszę bardzo. A, bo 7 rano, no, 7 sklep czynny, właśnie. Pieluchy, proszę bardzo. Ewentualnie. A mogę naprawić ten? Holowanie do za 500. Naprawa samochodu za 800. Kurde. Pogięły ich za 800. Nie mogę pojechać go naprawić, no. Trzeba było tak zrobić, no. Nie wiedziałem, że się zepsuje, bo już tam było chyba ze 4%, ale mówię, a dobra, zobaczymy, co się będzie działo, no. Wiecie, co się stało? No nic się nie stało, nie? Nie chcę odpalić. To się właśnie stało, że auto nie chce mnie odpalić. No ale dobra, trudno. Która jest 8? Jeszcze chwila. Nie ma frytek. Są frytki. Ale nie tu. Juice, jajka, proszę bardzo. Dobra, zaraz będzie świeży towar, moi drodzy. Kupuj to, kupuj to. 8 godzina, jeszcze godzinę. Jeszcze godzinę, jeszcze godzinę. Pamiętaj, żeby to zostawić miejsca na warzywa i owoce.
to na razie możemy dopakować ile wlezie. A grubo. Ile fabryka dała. O, no już powinna być ta dziewiąta, no. Tak o zadychę. Herbata zadychę, proszę bardzo. Jak się powodzi? Proszę bardzo. Odliczono z konta. Wynagrodzenie pracowników minus 100. Spłata pożyczki 0. No dobra, no i mamy dziewiątą, czyli co? Nie zabrało nam nic ciekawego. Więc dalej się zastanawiam, skąd to się... Taka nierówna kwota... Nierówna kwota się pokazała. Dobre pytanie. Dobra, moi drodzy, ja was już teraz nie przeciągając, ja wam życzę oczywiście miłego dzioneczka. Mam nadzieję, Dino, że ci się spodobało, bo chciałeś zobaczyć wykładanie towaru, to proszę bardzo. Tak właśnie wygląda wykładanie towaru w moim wykonaniu. I oczywiście wam innym wszystkim też mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić, jeżeli nie, to też wiecie co robić. I oczywiście co? Sekcja komentarzy należy dla was, więc możecie zostawić po sobie jakiś ślad, napisać coś i tyle. No dobrze, to cóż, miłego dzionka, trzymajcie się, do zobaczyska, na razie, hej, hej.